A naszym gościem jest Filip Frąckowiak, dyrektor Muzeum Kuklińskiego i radny Warszawy. Witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Zaczniemy od spraw warszawskich i od marszów na ulicach. Wczoraj pojawiły się w internecie filmiki, jak grupki kilkunastu dosłownie osób blokują ważne trasy komunikacyjne w Warszawie. Mi się raz zdarzyło przejść na czerwonym świetle, przyznaję się. Po drugiej stronie stał policjant. Natychmiast dostałem mandat, ale widać, że są tacy, których prawo i przepisy w Polsce nie dotyczą. Myślę, że panie redaktorze, jako radny Warszawy muszę powiedzieć, że przepisy powinny dotyczyć każdego. Zapewne nie pan jeden dostrzegł specyficzne traktowanie osób, które brały udział w manifestacjach w ostatnich tygodniach i zapewne miało to na celu jednak złagodzenie tych bardzo niedobrych nastrojów wywołanych przez osoby, wczoraj ta demonstracja liczyła 20 kilka osób. Na trasie Łazienkowskiej, na Żoliborzu, to 4 czy 5 osób stało i blokowało przejazd samochodem, może 10 góra. I również nie było policjanta, który by chociażby te osoby spisał i dał im mandat. No przecież... No, panie redaktorze, jak pan to sobie tłumaczy? To jest pytanie. Tu jednak muszę w takim razie skierować pana czy państwa do informacji na Twitterze policji, która jednak informowała o tym, że te zatrzymania były, choć nie czuję się jako żywo rzecznikiem policji, a właściwie nawet policji, to chciałem podziękować za pewną też spokój, który zachowała, i profesjonalizm podczas tych manifestacji poprzednich, chociaż była bardzo prowokowana. To teraz kolejny temat. Rafał Trzaskowski zabronił Marszu Niepodległości na ulicach Warszawy, powołując się i słusznie na przepisy antycovidowe, ale równolegle widzę, że są grupy w Warszawie, którym te przepisy nie przeszkadzają i nie przeszkadza to również Rafałowi Trzaskowskiemu. Jest dwóch różnych Rafałów Trzaskowskich w ratuszu? Mam wrażenie, że to podwójne widzenie pana redaktora nie jest przypadkowe i znów nie tylko pan chyba to widzi, ponieważ Rafał Trzaskowski, jeśli chodziło o manifestację sprzed dwóch tygodni, wspierał je, uczestniczył w nich aktywnie i namawiał do ich uczestnictwa inne osoby. Jeśli chodzi za to o Marsz Niepodległości, już jest jemu przeciwny z powodów pandemii zdrowotnych. Nie ulega wątpliwości, że Rafałowi Trzaskowskiemu jest na korzyść, że może zablokować Marsz Niepodległości z powodów pandemicznych i nie musi się specjalnie tłumaczyć, jeśli chodzi o swój światopogląd, chociaż co do tego jesteśmy już wszyscy, my obserwujący jego działania, nie mamy żadnych wątpliwości. A jeszcze w czerwcu słyszałem, że jest sympatykiem tej imprezy. No, trzeba zbadać, ilu jest Rafałów Trzaskowskich w Rafale Trzaskowskim, ale to jest temat pewnie na dalszą część. Teraz przechodzimy do jutrzejszego święta. Muzeum Kuklińskiego, którym pan szefuje, ma ofertę dla najmłodszych po to, by ta skorupka za młodu nasiąkała patriotyzmem. Rzeczywiście bardzo dziękuję za to ładne określenie. Panie redaktorze, szanowni państwo, już jutro na stronach internetowych, na stronie internetowej Muzeum Generała Kuklińskiego, czyli www.generałkukliński.com, będzie dostępny audiobook i e-book o polskim chłopcu zatytułowany Tajemniczy oficer, który przylatuje, ten polski chłopiec przylatuje do Polski ze Stanów Zjednoczonych, który się urodził, ale ma bardzo silne polskie korzenie i on poznaje swoją rodzinę, swoje miasto, czyli Warszawę, i zapoznaje się z historią pewnego tajemniczego oficera. Nie będę państwu zdradzał więcej tych
tych szczegółów tego opowiadania, bo bardzo chciałbym, aby ten audiobook został odsłuchany, a e-book przeczytany także z pięknymi ilustracjami. Będzie w języku polskim i w języku angielskim dostępny, ponieważ zadanie ten projekt był kierowany do Polaków, także mieszkających poza granicami Polski, w szczególności w krajach anglojęzycznych. I to jest propozycja nie tylko na czas pandemii, kiedy ograniczone jest działanie wszystkich placówek kulturalnych, no ale także w ogóle w tej chwili audiobooki i e-booki cieszą się dużym zainteresowaniem i to jest nasza propozycja dla osób. Powiedzmy kilka słów o autorach tej pracy. Autorem jest Jan Łada, kustosz w Muzeum Generała Kuklińskiego w Warszawie. Myśleliśmy wspólnie o tym, jak powinno wyglądać opowiadanie i Jan Łada, z którym na co dzień się można też spotkać w muzeum, porozmawiać o tym, który jest także absolwentem Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, co może niektórych interesować, jakie ma wykształcenie, ale rzeczywiście pisze teraz, przygotowuje pracę doktorską na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i to on wpadł na pomysł opowiadania dla młodzieży. Opowiadanie ma 40 minut, można na 45 minut, więc można poświęcić jemu kilkakrotnie trochę czasu, jeśli ktoś nie ma jednorazowo tyle czasu. Ale chciałem Państwu jeszcze opowiedzieć o jednej, być może interesującej propozycji Muzeum Generała Kuklińskiego. Już wkrótce, jeszcze w tym roku, nie mogę podać jeszcze dokładnej daty, ale będzie powstanie wirtualne Muzeum Generała Kuklińskiego. Będzie ono opowiadało nie tylko o samym Ryszardzie Kuklińskim, ale w ogóle o zimnej wojnie widzianej przez pryzmat Ryszarda Kuklińskiego, widzianej oczami Polaków. Będzie to całkowicie wirtualne muzeum, ale bardzo wysokiej jakości, a dostępne z Państwa telefonów komórkowych i Państwa komputerów. Czyli będziemy mogli zobaczyć te wspaniałe eksponaty, no i przypomnieć sobie tą historię, kiedy świat był na krawędzi zagłady atomowej, a polem tej zagłady miała być Polska. Nic by z nas nie zostało, gdyby sowieccy generałowie zdecydowali się zaatakować Zachód, a Zachód odpowiedziałby, przecinając szlaki transportowe właśnie w Polsce, serią atomowych uderzeń. I tutaj bohaterstwo pułkownika Kuklińskiego wychodzi. No to jest człowiek, dzięki któremu na dobrą sprawę żyjemy dzisiaj. Tak, to sformułowanie o tym, że Ryszard Kukliński zapobiegł wybuchowi III wojny światowej, ono nie jest na wyrost. Potwierdzają to amerykańscy historycy, także emerytowani wojskowi i oficerowie CIA, że informacje, które otrzymali od Ryszarda Kuklińskiego, to były właśnie te informacje, które wykorzystał później prezydent Ronald Reagan w wyścigu zbrojeń i podczas negocjacji tych najsłynniejszych, to w Reykjaviku w 1986 roku. I rzeczywiście to był początek końca upadku Związku Sowieckiego. Ale prawda była taka, że Amerykanie już wcześniej byli uzbrojeni w te informacje od Ryszarda Kuklińskiego już od pierwszej połowy lat 70., od 1972 roku Ryszard Kukliński zaczął przekazywać te informacje. I jak później powiedział profesor Richard Pipes, polskiego pochodzenia doradca prezydenta Ronalda Reagana, no niestety te informacje, które Kukliński przekazał, mogły być znacznie wcześniej wykorzystane.
w domyśle moglibyśmy być może powstrzymać Sowietów znacznie wcześniej. Sowiecki system się rozpadł, a teraz budowany jest drugi, który każe nam zapomnieć o polskim patriotyzmie. W mediach widzimy chociażby ataki na Jana Pawła II, prowadzone oczywiście przez dyskredytację jego najbliższego współpracownika. Pan jako dyrektor muzeum, co o tym myśli? Jan Paweł II jest jedną z głównych osi tej narracji, którą prowadzi Muzeum generała Kuklińskiego, ze względu na jego znaczenie dla świata, ze względu na jego znaczenie dla Polski. Ja bym jeszcze przywołał inny przykład, bo to, co o tym sądzę, jest oczywiste. O tym ataku na Jana Pawła II, to nie są pierwsze ataki w tej chwili na Jana Pawła II. W Muzeum Ronalda Reagana, które się znajduje przy Bibliotece Ronalda Reagana w Stanach Zjednoczonych, Jan Paweł II jest postacią, która prowadzi do upadku zimnej wojny, już nawet czymś więcej niż tylko papieżem, kimś więcej niż tylko papieżem Polakiem. Jest po prostu samodzielną, światową, polityczną figurą, która doprowadziła do załamania się Imperium Zła. Całe też moralne i etyczne dziedzictwo Jana Pawła II jest naszym wielkim darem, więc raczej powinniśmy je, a na pewno powinniśmy je pielęgnować, zarówno pielęgnować indywidualnie wewnątrz nas samych, jak i w edukacji. A jaki jest cel, pana zdaniem, niszczenie tego autorytetu wśród, no, na razie wśród Polaków? Panie doktorze, niestety nie tylko wśród Polaków, ale ten cel ma, to właściwie on jest w pierwszym zdaniu już sformułowany przez pana redaktora. Jest to pewna odnowa, re-rewolucja, tak bym powiedział, kulturowa. Tak jak komunizm i bolszewizm miał służyć jako tylko i wyłącznie narzędzie do celów imperialnych rosyjskich, to nie miało znaczenia, czy była to Rosja carska, czy Rosja Włodzimierza Lenina, czy kolejnych satrapów. Tak, w tej chwili trzeba powiedzieć, że te światopogląd narzucany współcześnie społeczeństwom jest też tylko narzędziem do objęcia rządów, dusz i nie tylko przez pewne grupy społeczne, polityczne. Pamiętajmy więc i przypominajmy o naszej historii, zwłaszcza w takim święcie, przy okazji takiego święta jak Święto Niepodległości. Za tak zwanej komuny nie było ono obchodzone, owszem pamiętano, ale nie obchodzone, nie był to dzień wolny, więc jest przed nami walka o pamięć historyczną cały czas. Zgadza się pan z tym? Tak, zgadzam się z tym jak najbardziej. No, wolność nie jest dana raz na zawsze. I to jest, ale wolność nie tylko taka wolność w naszych granicach państwowych, chociaż i to na pewno, ale może przede wszystkim, ale na równi z tym sformułowaniem traktowałbym wolność naszych dusz, wolność naszych przekonań, wolność naszych sumień wreszcie. Filip Frąckowiak, radny Warszawy i dyrektor Muzeum Kuklińskiego. Bardzo pięknie dziękujemy. Dziękuję za tą poranną rozmowę. Życzymy zdrowia przede wszystkim, a my za momencik będziemy mówić o gospodarce z Marcinem Roszkowskim, prezesem Instytutu Jagiellońskiego.